Bazooka Majestic, czyli kolejna bazooka, która po prostu robi jeb. Okej, okay, kolejna broń. Wyrzutnia bomb ogłuszających. Ha, ogłuszających. Wystrzeliwuje specjalnie na, specjalne naelektryzowane pociski rozpyskowe i metalowe odłamki. Interesting. I ostatnia nowa broń, pistolet pulsowy. Okej, okay, strzela pulsami. Zasięg optymalny masz w rozwijających się dodatkowych opcjach, o. Efektywnie, o, rzeczywiście, no. Bo to jest, może być dość ważna funkcja, nie? Gdzie to jest? Efektywny zasięg. Idealny zasięg, aha, jest idealny i efektywny zasięg. All righty. Taki typowy karabin linearny, no, ma duży zasięg. Karabin maszynowy ma bardzo niski. Działo maszynowe też niskie, strzelba oczywiście ma bardzo niski zasięg, można było się domyślić. A co ma największy zasięg tych wszystkich rzeczy, które tu mam? Wyrzutnie rakiet w ogóle nie mają zasięgu. Zakładam, że po prostu rakiety zawsze trafią, nie? To ma olbrzymi zasięg. Karabin plazmowy. 430. Okej, to też ma większy zasięg. Ale to jest znowu wyrzutny rakiet. No dobra, czyli to są bronie takie. Tu się pojawiła kolejna broń. Pałka ogłuszająca! O panie, kolejna broń melee. Jeb, ale nią można trzy razy jebnąć, tak? Dość słabo, ale można jebnąć. 229 każdy atak, jak zakładam, nie? Korekta bezpiecznego trafienia. Chłodzenie 1156. Nie wiem, co to znaczy, że to jest tyle chłodzenia, że to jest 11 sekund czekam? Ścinek 56 milisekundy? Nie wiem. Tak, nie tak to miało wyglądać. To się pojawiło, to już czytaliśmy o tych rzeczach, tylko że na drugiej ręce, nie? Okej. Okay. Pałka. To jest P, pałka. Tu się żadne rzeczy nowe nie pojawiły. A nie, coś się pojawiło? Fak, przeklikałem i nie wiem co. Nie wiem co było. Wieloprowadnicowa wyrzutnia rakiet. Pionowa wyrzutnia rakiet. Samonaprowadzających. Plazmowych, bla bla bla. Głowa, nowa głowa. Baszo. Taka płaska bardzo, ale... Co mi to daje? Czas skanowania. Mech, obronę... obronę mi to daje w ogóle. Przeciwwybuchową, przeciwkinetyczną. Nawet nie widziałem, że są takie konkretne staty. Jak obrona przeciwko konkretnym pociskom. Czyli na przykład jakbym chciał tego bossa, który mnie wczoraj tak potyrał mocno, on ciągle wybuchowe rakiety napierdalał, nie? To by warto było pewnie wziąć jakąś głowę i ogólnie widzę, że chyba każdy, tak, każda z tych części, jaka jest, ma jakąś tam obronę, wziąć obronę przeciwwybuchową konkretnie. I tu jest co? Irmeza. Dziwne są kształty tych głów. Nie do końca wiem, jak na to patrzeć, na te głowy. Najlepiej jakby miało jak najwięcej defensywy po prostu, nie? Przeciwko wszystkiemu. Ale moja aktualna też ma fajne defensywy. Ta jest też dobra, nie? Ona ma w chuj pipi, w chuj przeciwkinetycznej, w chuj przeciwwybuchowej, ale mniej energetycznej. Może kupię sobie taką główkę? Ma mniejszą stabilizację orientacji z kolei. Zakres skanowania jakoś mnie nie jara. Przywracanie systemu, to by się przydało akurat, nie? Chciałem sobie zagrać Diablo, ale młodszy brat co u mnie siedzi w pokoju, boi się zombie i musiałem wyłączyć, o proszę. To tak jak miałem z wujkiem, jak grałem Diablo 2, jak się bałem. Już mi już ponów w drugim akcie. Dobra, rączki nowe. Jakieś żadne. Nóżki nowe. O, pojawiły się nowe nóżki. Czołg nowy. Malutki czołg. Ale śmieszny. Okej, okay, ale to jest ciągle czołg, nie? Może byłby dzięki temu bardziej zwrotny. Niż ten aktualny czołg, co mam, nie? Wielki. Więc to jest fajne. To są znowu z odwróconymi złączami, nie? Tak jak ten, tylko że ten ma... Ten pozwala na większe obciążenie. To wygląda na dobry zakup. Z tymi kurczakowymi nogami chyba bym sobie poskakał. Z ciekawości. Nowe dopalacze. Napęd SD, czas trwania SD, zużycie energii podczas przez SD. Nie pamiętam, co to znaczy SD. Znowu zapomniałem. Pomoc kontekstowa, SD. Szybkie dopalenie, okej. Okay. Czyli te moje doże jakby. A, zużycie energii się zwiększa. Kurde. Trzymaj się, Uzyw, na razie. Nowe SKO. Jest za dużo rzeczy, które są... To wygląda jakby to był po prostu upgrade. Na każdym polu, nie? Oprócz tego, że jest cięższy. I czas ładowania SD. No, to jest po prostu upgrade. To też jest po prostu upgrade. Tutaj bliski dystans się zmniejsza. Któreś bym kupił, ale nie wiem które. Pomaganie na bliskim dystansie. To jest wspomaganie czego? Celności, tak? Na blisko chyba jakoś nie potrzebuję dużego wspomagania, nie? Tak mi się wydaje. Po co mi wspomaganie na blisko? Tak myślę teraz, nie? Kupmy to. Ma większe wspomaganie na daleki. Większy na średni, więc mamy SKO do zamontowania i jak na razie tyle. Czy mogę kupić? Nie chcę kupić. Dobra, zbieramy na te nóżki. Ze złączami odwróconymi. I idziemy na kolejną misję, ale najpierw montaż... Nie. Montaż SKO nowego. To było to, tak?
Tak. Wykradnij dane z pomiarów. Chciałem powiedzieć, że z pomidorów. Nie, to nie kradniemy danych z pomidorów. Znowu. Dla Chińczyków? Oczywiście, że tak. No oczywiście, że dla Chińczyków, no. Kjalmar, to brzmi jak coś nordyckiego z kolei, nie? Chińczycy atakują północ. Każdy mnie nazywa inaczej. Jeden Raven, drugi 621, trzeci G13. Jak tam jeszcze do mnie mówili? Zostawimy te nóżki, tak myślę, czy nie? Zostawimy te nóżki, zobaczymy. Bronie zostawiamy. Let's fucking go. Psie? Psie, tak, też do, tak psie też do mnie mówili. Kurysto, tak zdarzyło się. Za dużo mi te pseudonimów dają NPC w tej grze. Chociaż z tych wszystkich chyba po prostu wolę 621 albo Raven. Combat mode. No bła. To lewitowanie jest, nie wiem czemu, ale bardzo śmieszne dla mnie. Dobra. Nie zakurwiamy na szybko. Żeby przypadkiem... No, przeładuj sobie obie brony. Mam to zniszczyć, czy co z tym robić? Nie, błam się. Halo, ląduj! Cztery nóżki wydają się fajnym opcją na takie misje, bo mogę lewitować dużo i latać. Ja tego nie przejąłem przypadkiem już. Come on. No, włam się. Wybrałem Diablo sezonowy, dobrze zrobiłem? A czy jak chcesz grać sezon, to tak. A czy tryb sezonowy, w sensie tryb przygody, czy co? Czy postać sezonową, bo to jest różnica, nie? Trwa analiza pozostałych 20%, okej. Okay. Bo generalnie możesz zrobić postać sezonową, ale zagraj sobie fabułę najpierw, zamiast story mode'a. Skoro grasz pierwszy raz. Ta fabuła jest naprawdę fajna, jak na pierwsze przejście, nie? A to jest jeszcze niżej, dobra, to ląduj. Przyjemne są te nóżki. Oj, 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 halo? Stop. Boże, ile was tutaj? Ło! Nie chcę za dużo strzelać, bo szkoda mi amunicji. A to pieniądze kosztuje. O nie! Halo. Tu coś do mnie strzelało jeszcze z góry, nie? Okej. Okay. Jeszcze coś tu jest? Ja pierdolę, come on. No, w bok, w bok, w bok, w bok. Dobra, z powrotem. Mam nadzieję, że wyjebałem wszystko, co do mnie strzelało już. Czekam na grę z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, gdzie NPC będzie wymawiać swoje imię postaci takie, jak sobie piszesz. Zobacz sobie, jakie są teraz mody do Skyrima. Bo teraz są mody do Skyrima takie. Jest na pewno jeden twórca moda. O tym modzie było jakiś miesiąc temu już dość głośno, że... Ronecze, księga ulicy mówi jasno. Kto kupuje piwerko zagrzane, ten chyba ma we łbie pojebane. Albo wrzucić do lodówki, albo do zamrzarki nawet, nie? Żeby się szybciej schłodziło. Siemanko, Roneczek. Dobry wieczór. Jest taki mod do Skyrima, który dosłownie rozmawiasz z daną postacią, nie? Z NPC-ami. I działa to praktycznie w czasie rzeczywistym. On reaguje na twoje rozmowy i tak dalej. Oczywiście w ramach swojej postaci, nie? Nie przebija jakiejś tam trzeciej ściany tak zwanej między graczem a NPC-em, tylko każda postać ma jakby swoje AI, każdy tam guard na przykład,
jak z nim gadasz, to on z sobą gada normalnie. To jest dla mnie mega opcja. Nie pamiętam, jak to się nazywa, ale jest taki mod. Czy Łowca Demonów jest okej? Okay? To jest moja ulubiona postać w grze. Tak, jest bardzo fajny Łowca Demonów. Bo strzela kuszami, nie? Ja lubię postacie, które strzelają, wiecie o tym, nie? A, stamina. No, stamina. Będę narzekać na staminę, nie? No nie mogę wyżej! Stop! Zatrzymaj się! Stop! 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 Ała. Ała, no nie mogę wyjść stąd! Butle mnie blokują. Dobra, wyżej. No nie dolecę na jednym generatorze. Wyląduj i jeszcze raz. Ura. Okej. Okay. Czy coś do mnie jeszcze strzela? Chyba nie. Przynajmniej jeszcze. Titan Quest jest lepszy od Diablo? Mnie jakoś Titan Quest nigdy tam nie jarał. W D4 nie ma DH. Znaczy no jest ten, jest Rogue, który jest trochę jak DH tak naprawdę, nie? Więc no. Bo tak samo DH może zrobić pod mele build prawie że, podrzucanie sztyletami, który jest prawie że mele Diablo 3. Wol, dostałem. Lewituj. Dobra, ląduj. Kurwa, teraz jeszcze coś z tej strony. Lewituj! Zapominam o klikaniu tej lewitacji. Czy tu jest cokolwiek, co mnie może interesować? Nie patrzyłem, czy tu jest ten. Ała. Jakiś gówno z tego. Jak to się nazywało? To coś, to jest od najemników. Ten token najemniczy, nie pamiętam jego nazwy. Nie loot hunt, tylko coś tam hunt. Mogę zniszczyć, nie mogę zniszczyć. Chciałem zniszczyć ten. Z tobą. Wiatrak, ale nie mogę. Trochę olałem te... To ma tarcza. Już nie! Ura. Na takie małe pizdryki to by się przydała jakaś broń inna, nie? Mam nadzieję, że umrze, znaczy, że spadnie i umrze, ale nie. Przydałoby się jakieś właśnie wrzutnia rakiet, która strzela... kilkoma rakietami, które mogę kilka targetów nacelować. Don. Badania morskie, co tam się dzieje? Jakieś zakłócenia? Okej. Okay. Hjalmar is done. You in the AC. What are you doing here? I strzelam. Do przeciwników. O nie, co? Kurwa, helikopter, czołg. Dwa helikoptery. Okej. Okay. Zaczniemy od helikopterów. To kurewstwo wydaje się być za mocne. A wiem, że to na dzień dobry. Dark Mech Preparatore Fali Radiczem. To jest bardzo mocne. Staminy nie mam. Masz 35 sztuk, kurwa, jedzie. Staminy nie mam. O kurwa. Reper. Okej, okay, to jest zajebane. Jeszcze małe gówniaki teraz.
Okay, we done? Attention, God 13 Raven! Looks like you ruffled some feathers. Taking their drones back to HQ. A z powrotem. Miałem nadzieję, że to jest koniec już. 2000 metrów musimy przelecieć, no dobra. Let's fucking go. O. Podczas opadania w dół regeneruje mi się stamina, nie? Powoli, bo powoli, ale się regeneruje. Kurde. Nie podoba mi się to, że... jeśli chcę... O Jezu. Wyłączyć ten boost w powietrzu, to muszę gałkę do tyłu cofnąć. To nie jest tak, że ja sobie kliknę ją jeszcze raz, tak jak włączam boosta, tylko trochę innym przyciskiem, nie? Uzupełnij zapasy, będzie boss. Trzymaj się, wujek, na razie. Będzie boss. Okej! Okay. A, tędy nie przejdę. Górą trzeba. Nie będzie bossa. Na razie jest wielka machina i jakaś mniejsza machina. AC! That must be the independent merc. Independent merc, okej. I znowu taki sam wielki kurwa bot jak w poprzednim. Nie wiem, czy nie rozjebać najpierw. O kurwa. Halo. Okej. Okay. Wszystko już umarło, nie? Tam coś jeszcze żyje? Na pierdolę. Ała. Gdzie mam iść? Nie wiem, skoczę tu. Jeb. Okej, widzę, co mam. No nie. Halo, gdzie target? Czemu oni tu nagle się pojawili? Przed chwilą ich tu nie było. Nie wiem, do czego strzelam. Okej, okay, mamy stuna. Fuck, ja też mam stuna. Jakiegoś innego przeciwnika. Gorsze jest to, że ciągle nakurwiają do mnie ci mali skurwiele, nie? Muszę ich sfokusować zanim tego wielkiego będę widz. Tak, już nie mam czym się reperować. Great faction, a dzięki za radę. Zajebane, ała, ja też prawie zajebane. Okręt wojenny... Nie, come on, ja umrę teraz. Nie, proszę. Drony! Come on, ja już nie mam czym się leczyć. Ja pierdolę. Mam jeszcze drony zajebać? Przecież nie ma opcji, no. Ja jestem martwy, mam tak mało HP. Disable the warship. Na razie chciałbym przeżyć w ogóle. Jak? Czy było wielkie oko? Było, już dawno. Już wczoraj było wielkie oko. Było wielkie oko wczoraj. To jest jedna z pierwszych misji, nie? Trudny boss. To nie jest boss nawet, nie? To jest taki... Ja bym to nazwał bardziej... eventem tutaj, to co się tutaj dzieje, nie? Bo jest masa małych przeciwników. Czyli trudne bossy, no, trochę ta. Dobra, sfokusujmy najpierw małych kurwieli. I dopiero wtedy się zajmę tym wielkim frajerem, nie? Tu jedna rakieta poleci. Tamten frajer umrze, dobrze. Czy jeszcze są jakieś małe cipencje, czy już... O kurwa. Tym razem
udało mi się nie dostać laserem, nie? To jest... bardzo ważne. O kurwa. Przyszły małe... bajery znowu. Zaje, strzelaj, kurwa. Wiem, że damage. No nie trafiły mi rakiety. Gdzie te małe, kurwie, strzelają do mnie? Czy to jest kolejny duży, kurwa? Nie, to jest mały kurek. Jak on lata, to moje wyrzutnie chuja robią, nie? Czemu mi target się traci? To mnie strasznie wkurwia momentami. No i znowu nie mam leczenia. Targetuj mi, to targetuj, nie wkurwiaj. No i zajebana, ale ja znowu nie mam czym się leczyć, nie? Nie, halo, wyjeb mnie. Może z góry ich zaatakuję? Na kurwiaś drony! Halo, nie mam zasięgu, oni nam nie mają. Zajeb. Smashing the bridge, dobrze, zaraz, ale najpierw drony. Samina mi się kończy. Teraz spadnę! Kurwa. Dobra, zajebać drona. Wyjeb mnie, szybko! 12 HP. No te drony, czy ich jest nieskończoność tutaj? Critical damage. Wypierdalaj z tym kurwa warshipem. Get clear 6-1. Nie w tę stronę. Byłby przypał, jakby ten wybuch mnie zabił. Mam 12 HP. Grałem? Czy nie? To jest From Software, co tu się dziwić, nie może być za łatwo, prawda? Znaczy ja wiem, jeszcze zanim Armored Core 6 wyszedł, nie? To czytałem wiele, znaczy jak już był zapowiedziany właśnie, że wyjdzie. Czytałem wiele właśnie opinii, że Armored Core to jest ogólnie kurewsko trudna seria gier, nie? Według zagorzałych fanów niektórych nawet trudniejsze niż Soulsy. Bo to były... Soulsy... zaczęły wychodzić w czasach, kiedy gry zaczynały się robić łatwe, nie? Dlatego było takie wow, w końcu jest gra, która jest trudna. Ale przed Soulsami FromSoft robił Armored Core, Kingsfield i tak dalej, które wtedy były standardowo, że gry są trudne, nie? O kurwa, ostro. Ten mój mech ma kilkanaście metrów wzrostu, nie? Wysokości. Więc skoro te wielkie statki są tak ogromne, to one muszą być po prostu, nie wiem... chciałbym powiedzieć, że wielkości bloku na przykład, ale nie, to jest jeszcze większe. Jeszcze, kurwa, większe. 107 tysięcy tylko zarobione. Bo amunicja 104 tysiące mnie kosztowała, a naprawa 80. Kolekcjoner zapisów danych, to sam achievement, okej. Okay. Hey Raven, it's me, Russell.
Rusty. Jebać cię, Rusty. Pamiętam cię. Pamiętam. Uciekłeś ode mnie, nie chciałeś mi pomóc. Ja się wspiąłem. To byłem tylko ja. Ty uciekłeś w połowie walki. Trzymaj się, Tetris. Pod Y masz szczegóły dodatkowych zarobków. O proszę, to nie ten. Nie sprawdzałem. We've already lost several survey bases, and Balaam's in a sorry state too. For their part, the Rubicon Liberation Front sees this as an opportunity. Now, if you ask me, they're counting their eggs before they're hatched. At this rate, the corpse, the Rubiconists, and the independent mercs will go down. Rank S w każdej misji, ale będę się, ale planujesz zrobić platynę w tej grze? I'm sending you a request from the Archibald's group. We could use the. No to będzie git good, nie? Będziesz musiał się nauczyć w tą grę grać. Bo tak naprawdę zazwyczaj gry From Softu, żeby przejść raz, trochę się pomęczysz czasem, ale nie trzeba wcale się nauczyć grać, nie? Trzeba liczyć, że w końcu na przykład dany boss da ci ataki, które potrafisz dodżować. Sobie najpierw zacznij od spaceru. Ciężarki kilogramowe, nie potrzeba 5 kg. I zacznij machać jeden dzień, drugi dzień. Miesiąc, dwa, trzy, cztery. Ja trochę latami wstaję, ktoś powie, jak ty normalnie wstaję, nie robię. Nie zastanawiam się, bo mi się zrobić nie chcę. Słyszę jeden głos i drugi głos, nie wiem kogo słuchać. Czy działa co-op? Nie widziałem. Nie widziałem nic z co-opem, szczerze mówiąc. Nawet opcji co-opa nie widziałem. Ani żeby komuś dać wejść do nas. Były co-opowe misje z tymi, z botami, nie? Ale to na tym bym chyba się zatrzymuje. Tak mi się wydaje. Mogę się mylić, ale nie widziałem żadnej opcji, żeby powiedzmy kolegę zaprosić, żebyście razem przechodzili sobie kampanię, nie? Dobra. Nowych części nie ma. Wiecie, co ja sobie myślę? A, czekaj, coś dostałem, tak? Nowego. Tylko, że co? Bo się świeci kuleczka na niebiesko, ale... O! Ja to kupiłem, ale nie założyłem. Okej. Okay. To jest to, co ten, co jak dostaję, jak umrę, to nie umrę. Taki death save. Dobra, bo ja to, no, kupiłem za chipy, ale nie założyłem. Dobra, myślę, że to się samo wyekwipuje. Więc git. Ja bym sobie zrobił, bo mamy optymalizację i ja chciałem co kupić, to chciałem chyba, nie? Żeby się więcej leczyć za 5. Tylko potrzebuję tego jeszcze 2 chipy, więc zróbmy sobie arenę, ze 2 areny, jedną arenę, bo tu widzę, że 15 bym miał, bym zrobił, poróbmy areny więcej, nie? Sekiro a la mech? A czy mi też się trochę z Sekiro kojarzyło to? Mi też się trochę to z Sekiro kojarzyło. Znaczy wiadomo, że gameplay jest całkowicie inny, nie? Ale pod względem tego, że właśnie dostosowujesz swoją taktykę na konkretnego bossa, nie? Tak jak właśnie w Sekiro. Pod tym względem jak najbardziej mi się tak kojarzy. Li Long. Wu Hua Huai. Oh fuck. Dobra, ma 4 nóżki, tak jak ja, nie? Mogłem czołg z siebie zrobić. Bo w PvP 4 nóżki są chyba... Chuj. Niech będą 4 nóżki. O, ma tarczę. O, to był za wybuch. Oj, oj, oj. No nie dożuj moich rakiet! Rakiety PvP się wydają bardzo słabe, bo są bardzo wolne, nie? Jak coś dodża walnie, no to jest po ataku. Okej. Ale jak już trafi, to boli. Tak porządnie. Ty tarcze ci, kolego, niewiele dadzą. No właśnie, bo ja chciałem kupić sobie te nóżki, nie, do skakania. One ile kosztowały? Dużo, 313 tysięcy? Bliżej do Returnala niż Sekiro. Znaczy, to bo się strzela, ale gameplayowo jest całkowicie inaczej też, nie? Bo to nie jest, że masz, no, że umierasz i zaczynasz od początku całkowicie. Dobra, mamy chip nowy. Nowe chipy. Więc zainstalujmy je od razu do tego. I teraz tak, zrobimy wypad i powtarzamy sobie jakąś misję. Ha, co oznacza, tak jak tu mam na przykład, nie? Mam taki jakby bilecik i odhaczony z ptaszkiem, że go zdobyłem. I tu też mam odhaczony, że go zdobyłem. Zapis walki. Ale tu jest na szaro na przykład, nie? Co to znaczy?
To są te bileciki do tego loot coś tam, loot hunt, nie loot hunt, coś tam hunt. Jak masz ich przy ścianie, to wtedy tak, dlatego starałem się mocno ich do ściany dopchnąć, żeby nie mogli za wiele zrobić. Zrobię, to jest chyba to, co zrobiłem poprzednio, nie? Powtarzałem. To, co właśnie był co-op, trzyosobowy. Pofarmimy sobie tę misję parę razy. I mam nadzieję, że trochę hajsu zarobię na tym, bo to się wydawało dość szybkie, 190 tysięcy do przodu. Wiadomo, że trochę zmarnuję na prawej i tak dalej, ale nawet jakbym na stówkę do przodu wyszedł, to by było spoko, nie? I są chłopy. Dobra, kończymy się staminka. No strzelaj! Yup. How about that? Okay. Chłopy gdzieś poleciały już dalej. Forma roguelike'a w Returnal była największym wyzwaniem w robieniu platyny. No, domyślam się, że to zaczynanie od samego początku. Dla mnie największym wyzwaniem w Returnalu jest ogólnie samo strzelanie. Sama podstawa tego, jak to gra, nie? Bo ja nienawidzę strzelać na padzie. Jakby tutaj nie było na przykład autotrackingu przeciwników w tej grze, w Armored Core, to bym pewnie grał na klawiaturze i myszce, nie? To był właśnie mój jedyny, najważniejszy argument tego, czy chcę grać na myszce, czy na padzie. Przeładowane bronie? Przeładowane. Więc no. Ach, nie mogę lewitować. Jestem ciekaw właśnie, jakby sobie radził ten mech, który ma skoczne nóżki, nie? Bo skoczne nóżki się wydają bardzo dobre. Bo zakładam, że skok... Tam skok nie zabiera staminy, nie? Więc jeśli mógłbym skakać bez używania staminy, to brzmi jak coś dobrego. Gdzie mam kurwa iść teraz? Tam. Dlatego kupimy te skoczne nóżki, te mocniejsze. I zobaczymy, na ile one mi pozwolą. Staram się nie używać rakiet. Czekaj. Ja sobie polecę tam. Może tam jest ten bilet do zdobycia, nie? A oni niech się biją z tym pseudobossem, a ja polecę sobie do góry. Siup. I co? Czy to odwrotnie? Czy właśnie może ja mam zabić tego bossa? I dlatego dostanę bilet wtedy? Bo to wygląda jak główny cel, nie? Zniszczenie tego. Czy nie? Wszystkie cele zniszczone, no właśnie. Czyli, że co? A to ciągle żyje. Mogę go jeszcze zabić teraz? No już pewnie czasu nie ma. No i kończy się misja. Kurde, czyli... Może jak jego zabiję, to dostanę ten bilecik? Nie mogę dać ten... Y-ka, żeby bardziej mi pokazało, na co są wydatki. Stopień B. Nie jest to S, ale też nie jest F. Jak ty pobić, to dostaniesz bilet. Dobra. Mamy 457 koła. Kupmy te skoczne nóżki i pójdźmy jeszcze raz tą misję zrobić dla bileciku. Bileciki mi się przydadzą, nie? Bo za każdy bilecik dostaję coś tam.
Skoczny nóż, to są ramiona. Skoczne nóżki. Chciałem te silniejsze, nie? Bo są te słabe i są te silne. One są... No właśnie. Oba pozwalają skakać, ale te są silniejsze trochę. Okej, okay, drogie w chuj. Drogie w chuj. Odnóża i... Takie, okej. Okay. Więc, jeszcze raz. Wypad. Wypierdalanie. Otwórz misję. Cyk, go. A po fabularce od razu. Chcę zobaczyć, jak skoczne nóżki działają. Bo to jest chyba jedyny typ jeszcze nóżek, których nie próbowałem, nie? Są dwunożne zwykłe. Są dwunożne skoczne. Dobra. Z boostem mogę skakać i biegać do przodu mogę. Okay. Wydaje się być też dość uniwersalne to, nie? Szczególnie jak mam rakiety. Rakiety utrzymują mnie w powietrzu, jak strzelam, nie? Uła! Halo! Gdzie są moi przyjaciele? Czemu oni nie zabijają, tylko ja zabijam tutaj? I dzięki temu, że... Ty się żyjesz? Że podskakuję wyżej, to dużo mniej tracę staminy na podlatywanie do góry, nie? Bo podlatywanie mi się włącza dużo później... ...niż normalnie. I mogę skakać nie mając staminy, zajebiście. Keep moving, 61. Ale mógłbym też w sumie na normalne misje takiego typu bez bossowe brać broń Mela, nie? Żeby nie tracić aż tyle pieniędzy na amunicję. No też i tak, w sumie jak biję tylko karabinem, żeby nie marnować amunicji na rakiety, to i tak tego hajsu na amunicję wcale nie schodzi dużo. Oj, a propos, to był misklik. One more target remaining, 69. Nie, wcale tak nie powiedział 61. Dobra, zabijemy tych kolesi i zrobimy fokus na tego. A to jest już ten boss, tak? Nie, tak, to jest ten boss, dobra. Zabijmy małe gówniaki. No strzelaj tam do niego! Zabijemy małe gówniaki i skupimy się na tym mini-bossie. To jest miniboss. Co to jest to obok mnie? Okej. Okay. Nie zauważyłem, który jest większy, który jest mniejszy. Fajne te nóżki, podobają mi się. Pytanie, jak mi się przydadzą na przykład na bossie jakimś. Okej. Okay. Martwy, teraz. Czy ja dostanę na koniec misji tutaj rzeczywiście ten bilet teraz? Możesz Holy Blade założyć, to nie będziesz traciła. No właśnie. O tym też myślałem przez chwilę, nie? Czy mogę na przykład założyć broń, ale na ramię? W sensie broń Mele na ramię? Bo to by było fajne dla mnie, nie? Bo staram się w tych misjach nie tracić amunicji na właśnie rakiety, które mam na ramieniu. No zabij to, kurwa. Które mam na ramieniu zamontowane.
Tam jest jeden chip, który pozwala mi zakładać jakieś bronie normalne, że tak powiem, na ramię. Czy jedną z tych broni byłaby właśnie na przykład miecz? Też nie wiem, jakby miecz na ramieniu miał działać, ale... Byłoby fajnie. Szczęśliwy pseudonim, kryptonim. Chyba mogę? Kurde. Zaraz to mnie kusi. W takim razie. No teraz więcej na amunicję wydałem, nie? Proszku. Ale nie jest źle. Dobła. Czyli tak. Jak mamy optymalizację, to jest... montaż broni, te dwie sztuki, to o tym mówię, nie? To poróbmy arenki. Let's go. Ring Freddy. Jak na razie jeszcze na żadnej arenie nie umarłem, nie? Chociaż było blisko parę razy, to jest czołg. Okej. Okay. On ma dwie wyrzutnie rakiet ręczne. I na plecach ma to samo co ja. Okej. Okay. Wyrzutnie rakiet i granatniki na ramionach. Shit. Let's go. Let's fucking go. Przynajmniej mam bardziej skoczne nóżki, nie? Niż miałem wcześniej. Uciekaj ode mnie, jesteś czołgiem. Aj, specjalnie mu jebłem rakietami na blisko, jak był. Halo, strzelaj tymi rakietami. A, fita, akurat... Okej, on mnie zajebie teraz. No come on. Jak on mnie ciora tymi rakietami swoimi. Okej. Okay. O nie, on tarczy sobie wyłączył. Kurza mat. Okej, okay. A propos tego, że no... Arena PvP czy z botami, to jest z botami. Mini tank, ten wózek inwalidzki, właśnie mi wpierdolił. Spróbujmy shotguny. Kupiłem je, ale ich nie używałem, nie? Będziemy się starali blisko niego być i nakurwiać do niego z bliska i rakietami, granatnikiem i shotgunem. Shotgun ma dużo większy stagger damage, nie? Okej, okay, coś mu nie wyszło. Shielda kurwa włączę. Ała, 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 ale mi wpiedolił. Jedna salwa i po prostu mnie prawie zniszczył, nie? Dobra. Ale połowa HP mi poszła na jeden salwę, nie? Fajne shotguny. Na blisko przynajmniej, nie? Na takie bossy, na takich przeciwników, którzy... On niby był mobilny troszeczkę, jak każdy, ale jakoś nie mocno, nie? Okej, 4 bilety. Może dokończmy tą arenę, co? Calutko. Żeby mieć już z głowy, jak będę chciał kolejne upgrade'y kupić, możemy od razu, nie? Mam jeszcze 3 misje do zrobienia. Na tym poziomie, na poziomie D. Czyli przynajmniej jeszcze C, B, A i S. Później. Okej, mamy czworonoga. On będzie plazmą napierdalać, albo laserami, coś takiego? Vivi Hawkins. Czworonóg, czyli pewnie będzie dużo lewitować, nie? Halo, target. Nie dożuj tak! O fuck. Tarczę łączył. Fajne, fajne. Wypiję dalej z tym tarczą.
spoko. Shotguny brzmią jak coś, co lubię. Kurde, najfajniej by było, jakbym mógł na przykład na... Znaczy nie, a, są cztery bronie, ja myślę, ja bym chciał mieć jeszcze więcej. Jakbym miał mieć w dwóch rękach jakieś bronie normalne i na lewym ramieniu i na prawym ramieniu broń melee, mimo że się chyba nie da, nie? Można mieć tylko na jednym, na lewym chyba tylko można mieć bronię melee. Teraz Sweet 16, co? Sweet 16, tak? Sweet, a nie Sit. Arena. G5 Iguazu. Let's go. Arena Combat Aptitude Evaluation Program. Iguazu. Zwykłe nóżki. Karabin chyba też zwykły. Ten drugi jakiś chyba plazmowy na plecach. Co on ma? Nie wiem. Jeszcze nie kojarzę tych wszystkich broni i dodatków po samym wyglądzie. No, dobrze. Halo, Sager. Dobrze, kurwa, łatwe. Pirat? Nie no, pirata teraz nie ma. Nie pirata. Teraz latam mechem, Optimum Pride'em. Trochę zboostowanym. Jakby mógł się jeszcze w ten samochód zamieniać, w tira, jak Optimum Pride prawdziwy. Git. Przeklikamy to i chyba ostatnie, tak? Ostatnia arena w tym secie aren i kupimy sobie upgrade, tak. Roku Monsen, AC, Shinobi. Shinobi Sowa. Nie, tak? Sowa był Shinobi? Czy Sekiro był Shinobi? Ja nie pamiętam. Arena Combat Aptitude Evaluation Program, number 18. Co on ma na plecach? To jest karabin zwykły? A shotguna, coś dziwnego. To jest miecz chyba, co? No musi, skoro jest Shinobi, to musi mieć miecz. Obydwoje byli Shinobi, okej. Okay. Optimum, co oni ci zrobili? Optimum Pride. Dużo lata. Coś tam trafiło. Wydaje mi się, że skoczne nóżki mogą być dobre w PvP. Wydaje mi się być bardzo wkurwiające. W taki sposób, w jaki ja ich używam, nie? Aż się dziwię, że to trafiło. Przestań tak latać. Dobra, łatwo. Jak gierka się podoba, zajebiście. Mimo, że ja nie jestem fanem mechów i sci-fi, zajebiście mi się w to gra. Jestem sam zdziwiony, to jest moja pierwsza w życiu gra ogólnie z mechami, nie? Więc... bałem się, że mi się nie spodoba, ale jak na razie to... Fajnie, że jest taka prostolinijna, jeśli chodzi o ich... O to konkretne misje na przykład, nie? Nie ma czegoś takiego, że się jakoś mocno gubisz, jak w otwartym świecie, jak w Elden Ringu na przykład. Ale też jest na tyle skomplikowana systemy same, nie? To jak twojego mecha budujesz, to jak się przygotowujesz do konkretnego bossa, do walki, to jest z kolei skomplikowane, nie? Wydaje mi się, że to jest łatwe, żeby zrozumieć podstawy, ale ciężkie, żeby to wymasterować. Poziom trudności... ja przypominam, że to mówię z perspektywy osoby, która gra pierwszy raz w grę z mechami, pierwszy raz w ogóle w Armored Core jakiegokolwiek, ale też z kolei mam dużo doświadczenia z Soulsami, nie? Więc ja znam się troszeczkę na ciężkich grach.
I dotąd spotkaliśmy dwa bossy chyba, nie? Które były tak rzeczywiście trudne. Wczoraj miałem 18 podejść, ale byłem też podpity, a dzisiaj mieliśmy jednego bossa, który, no dopóki jakoś sobie buildu nie zmieniłem, to waliłem głową w ścianę tak naprawdę, nie? Waliłem głową w ścianę i nie mogłem się przebić, nie? Dopóki nie ustawiłem sobie buildu, który mam teraz praktycznie identyczny, czyli tam dwa karabiny w rękach i wyrzutnie na pleckach, to nie mogłem mu nic zrobić. Nie mogę mu całkowicie nic zrobić, nie? Więc wydaje mi się, że poziom trudności, jeśli nie jesteś skory do zmian w swoim buildzie, to pewnie będzie trudno, nie? Pewnie będzie trudno. Ale jeśli zmieniasz to, eksperymentujesz, czyli ja to uwielbiam, to co mogę robić tutaj właśnie, porównałem to troszeczkę do te zmiany w moim buildzie, nie? Porównałem troszeczkę do zmiany broni w Elden Ringu, czy tam w Soulsach, bo po śmierci na bossie możesz się odrodzić w punkcie tam kontrolnym zaraz przed bossem na przykład, ale w międzyczasie jeszcze zmienić sobie bronię, zmienić sobie buty, zmienić sobie ręce, jakieś tam naramienniki i tak dalej. I bronie w Elden Ringu mniej więcej ci podobnie dają, nie? Że możesz innym playstylem bossa spróbować zrobić, z tym, że możesz to zrobić w każdym momencie po śmierci, nie? Tak jakby nie masz tego ograniczenia typu, a no teraz jak zmienię broń, to musiałbym ją wzmocnić, bo mam za mało kamieni i tak dalej. A to jak tu ci się coś nie podoba, coś ci się wydaje strasznie chujowe, zmieniasz to po prostu. Umierasz, zmieniasz, próbujesz, czy działa, nie? Więc to mi się podoba. Ilość opcji jest ogromna. Gdzieś dwa bossy były? Dwa albo, no chyba dwa. Tym jeden taki trudniejszy. Ogólnie misje pojedyncze powinieneś dać radę, a na trudniejsze szukasz odpowiedniego buildu mecha. No, tak to wygląda mniej więcej. Dokładnie tak. Mam to samo co kolega, nigdy mechami nie miałem styczności, grałem inne gry FS. O, widzisz. W Elden Ringu masz ograniczenie upgrade broni. No właśnie, o tym mówię, nie? Że w Elden Ringu często jest tak, że nie masz tak jak tutaj, że sobie zmieniasz na broń, która ci się wydaje, że może być lepsza, bo zazwyczaj masz na tyle dużo kamieni, że nie wiem, pod koniec gry może parę broni będziesz miał wymaksowanych, nie? Ale nie, że każdą jedną broń, która ci się pomyśli, że a, może na tym bossie ta będzie lepsza. No nie. Więc co? Dobra, mamy zrobione wszystkie areny, które mogłem zrobić. Mamy trochę pieniążków.